Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mamy poniedziałek, 9 dzień grudnia. No i zapraszam i witam serdecznie, szczególnie tych, którzy trafili tutaj na kanał Grubas 2017 całkowicie przez przypadek. To tylko w dwóch słowach. Ja jestem Grubas, kanał powstał w roku 2017, jak sama nazwa mówi, i pokazuję, objaśniam, jak mi się udało schudnąć już całkiem ładnie, bo prawie 4 dyszki. Zostało nam 23 dni do końca roku, czyli 23 dni do rozpoczęcia nowego projektu trzeciej fazy przemiany Michasia Grubasa. Dobra, tymczasem pokazuję i objaśniam, co się będzie działo w garnkach na dzień dzisiejszy. Dobra, mamy śniadanie mistrzów, gzik. Twaróg chudy, po poznańsku gzik. Twaróg chudy, do tego wszystkiego mamy rzodkiewki, papryka, szczypiorek i jogurt 0% tłuszczu, czyli posiłek stricte węglowodanowy. Do tego Michaś trochę popracował w weekend i ma soczek. Soczek tutaj jest z kapusty białej, z buraka oraz warzyw korzeniowych, czytaj seler, pietrucha i marchew. A z racji tego, że przy robieniu soku powstała, że tak powiem, frakcja uboczna, to wymyśliłem sobie coś takiego, żeby przetestować i zobaczymy, co wyjdzie. Tutaj mamy te wytłoki właśnie z sokowirówki, sokowirówka wolnoobrotowa. Dołożyłem trochę białej fasoli, dołożyłem pour, papryka, dołożyłem także jeszcze ziarno amarantusa, to wszystko zagotowane. No i powiem tak, że na pikantno daje radę, fajna rzecz, bo trzeba pamiętać, że oprócz tego, że tutaj przychodzi mnóstwo witamin i składników mineralnych, ale jest także duża część na przykład błonnika nierozpuszczalnego w wodzie, która zostaje właśnie w tych częściach stałych roślin. Także możemy sobie to wykorzystać. Wzbogaciłem właśnie o białko poprzez fasolę białą i amarantusa. No i trochę jakichś takich ciekawszych składników mineralnych w postaci selera naciowego, papryki, pora. Także to, co nie przeszło jeszcze przez wytłaczarkę. Moja starsza lafirynda poprawiła mnie, że 22 dni mamy do końca roku. W związku z tym nie ma to większego znaczenia. Pytanie, jak wasze przygotowania? Jak idziecie mentalnie? Jesteście przygotowani na to, żeby rozpocząć redukcję, rozpocząć zmianę stylu życia? Bo ja już tak. Dzisiaj nawet mała rozgrzeweczka, a jeżeli wszystko dobrze się zepnie mi czasowo, to jeszcze coś dzisiaj się wydarzy. Niestety weekend był bardzo intensywny, ale nie taki grzeczny był, więc nie było za bardzo na to czasu, ale dzisiaj już startujemy dalej. Także zapraszam serdecznie do przodu. Stało się, płatność zaliczona, mam karnecik, no więc teraz Michaś zbiera się i idzie na pierwszy swój trening. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy, bo jeszcze będę musiał... A dobra, to zobaczycie, co będę musiał. Ludziska, stało się. Idę na pierwszy trening. Właśnie przed chwilą dokonałem zakupu karnetu. Tak. Tak jak wspomniałem, ja już zaczynam wcześniej. W styczniu zaczynam oficjalnie, więc będziemy działać. Jak widzicie, ciemna noc, głucha noc. Śpiewał Rychu Paja. O, właśnie. Nawet nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, że jednym z trenerów personalnych jest tam Kaczor. Ci, co znają troszeczkę, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową i świat hip-hopowy, to będą wiedzieli, kto to. Także może uda mi się go poznać osobiście. Trzymajcie kciuki, żebym się nie pozabijał na pierwszym treningu. Słuchajcie, ja jak berety, starszy pan idzie ćwiczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żebym po treningu jeszcze mógł w ogóle chwycić telefon do ręki. Na razie. Przypisz palec, to chyba ja. No to sposób zarejestrowałem sobie odcisk palca jako wejściówkę. Gratulują mi. Słuchajcie, jest dobrze. Kończymy i idziemy. Teraz do takiej tuby. Ciekawe, czy ja się w ogóle zmieszczę tu. Ta-da. Nie działa? Dobra, tamten nie działa, robimy tu, bo mam tutaj instruktorkę. No teraz. O, coś jest. Słuchajcie, wchodzę do promu kosmicznego, nie ma jaj. Jestem. I tak wygląda Just Dream.
Zaczynamy. Nie ma śmiechu. Dobra, jestem już. Kończę nagrywanie. Zaczynam się brać za ćwiczenia, za trochę pocenie się i za gimnastykę. Zobaczymy się później. No potem. Dobra, słuchajcie, pierwszy trening za mną. Byłem grzeczny, robiłem delikatnie, żeby się nie zajechać. Ale i tak podejrzewam, że jutro rano nie wstanę z gra. Robiłem na minimalnych obciążeniach, także nawet moja żona miała wyższe obciążenia, ale robiłem to całkowicie świadomie, żeby po prostu nie zajechać się zaraz po pierwszym dniu. Po takim długim okresie czasu pamiętajcie, że trzeba robić to z głową. Jestem panem w średnim wieku albo już nawet takim lekko podstarzałym, więc muszę dbać o siebie i o swój zakres ruchu i mięśnie, także okej. Okay. Fajnie było, mi się podobało. Endorfinki się wydzieliły, także same plusy. Na razie.